Moi drodzy, oto dopełnia się sakrament Eucharystii, 20. nasza refleksja. Dochodzimy do tego momentu, gdzie już cichną ostatnie dźwięki dzwonków, kiedy ci, którzy mogli i chcieli, uklękli. I oto przewodniczący liturgii ukazuje Najświętszy Sakrament i mówi: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. I cóż jest w naszej odpowiedzi? Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona moja dusza. Zobaczcie, w tych dwóch zdaniach zawiera się bogactwo dwóch ewangelicznych postaci. Jana Chrzciciela, tego, który stanął wobec tłumu i on potrafił dostrzec, on potrafił zawołać i przebić się przez to wszystko, co mogło zagłuszyć wrażliwość innego człowieka, mówiąc: zobacz, oto Bóg stoi tutaj obok nas. Oto jest ktoś, komu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka, ale On jest. Jeżeli nic więcej nie mogę, to chociaż zawołam: oto Bóg jest pośród nas. To są przecież te słowa, które celebrant wypowiada, nieraz się przebijając przez to wszystko, co jest może właśnie tym bogactwem zgromadzonych, ludzkim bogactwem. Jakże potrzeba, abyśmy byli bogaci tą pokorą i wiarą setnika, który w Ewangelii, prosząc Chrystusa o pomoc, jednocześnie powiedział: przecież Ty możesz, Ty wszystko możesz. Ty możesz powiedzieć tylko słowo i się staje. Niech te nasze słowa wyrażają wiarę, że Boże Słowo może wszystko.